parę słów? Tak. Witam pana. Widziałem pana na kilku demonstracjach, miał pan inne napisy. Miałem inne. Uważam, że należy być aktywnym i wyrażać, korzystać z możliwości wyrażania swoich poglądów. Dzisiaj jestem tutaj na tym gigantycznym sukcesie Towarzystwa Patriotycznego Jana Pietrzaka, który pokazuje, jak można z szacunkiem dla ludzi cieszyć się niepodległością Polski. Po wczorajszym, haniebnej, oszołomskiej, po prostu straszliwej, hucpiarskiej imprezie zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą, gdzie ludziom rozrzucano śmieci na ulicach, żeby je zgarniali. Ta impreza, podczas której ludzie mogą tańczyć poloneza, element naszej kultury, jest po prostu wspaniałą imprezą, niezwykle udaną. Uważam, że to jest świetny sukces i pokazanie tego, jak można za darmo bawić się w wspaniały sposób, nie wydając 100 tysięcy publicznych pieniędzy. Znaczy, to na pewno nie kosztowało 100 tysięcy ta impreza. Na pewno. To pokazuje to, że te wszystkie transfery, które rzekomo idą na jakieś imprezy edukacyjne i tego typu, to są transfery do czyjejś kieszeni. Nie ma to nic wspólnego z patriotyzmem, a wręcz wczoraj, to, co się działo wczoraj, pokazuje, że to są transfery, które mają na celu szkalowanie wszystkiego, co jest przyzwoite. Natomiast ta impreza, która jest zorganizowana bez właściwie chyba żadnych pieniędzy, która jest spontanicznym wyrazem patriotyzmu wszystkich Polaków, pięknie pokazuje to, jak można się cieszyć za darmo polskim patriotyzmem. Bardzo panu dziękuję. Pani Katarzyna Pietrzak, Towarzystwo Patriotyczne, Fundacja Jana Pietrzaka. Dlaczego polonez na środku Placu Zamkowego? Żeby pokazać wspaniałą polską tradycję, no przede wszystkim dumę polską. Jest to tak piękny i dumny taniec i tak łatwy, że wszyscy możemy go zatańczyć właśnie 3 maja w rocznicę Konstytucji Majowej. Żebyśmy się tutaj mogli wszyscy spotkać i razem wspólnie piękną muzyką, żeby nas ta piękna muzyka poprowadziła. Żebyśmy byli razem po prostu. O to chodzi. Bez żadnych podtekstów politycznych. Ten polonez ma nas połączyć po prostu. No i żeby nas zobaczono też chyba, bo chyba patriotyzm jest chyba gdzieś schowany. Tak, zdecydowanie. Boimy się na co dzień patriotyzmu, nie wiem dlaczego, ale myślę, że to mamy po prostu za sobą taką, a nie inną historię. A teraz jest akurat na to moment, jest na to czas. Przyszedł czas na Polskę, na polski patriotyzm. Wszystkich państwa zapraszamy jeszcze do tego naszego poloneza. A spodziewa się pani, że przyjdzie tyle osób? Nie, no więc to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Sądziłam, że będzie może ze 100, może ze 150 osób, a jest nas tutaj naprawdę bardzo dużo. No i baliśmy się deszczu, no ale Pan Bóg jest dla nas bardzo, bardzo życzliwy. I dziękujemy niebiosom, że się nad nami zlitowały na dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na następne imprezy Towarzystwa Patriotycznego. Wczoraj wybraliśmy się z żoną, żeby zobaczyć to panoptykom, czyli Orzeł Morze. I to był tak żałosny obraz 200 osób idących nowym światem. To dzisiejsze święto radości i tańczenie poloneza to jest coś zupełnie odmiennego. No i bardzo takie polskie, powiedziałbym, w nastroju, w atmosferze. Także jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tutaj być zaproszony przez Towarzystwo Patriotyczne i przez Kasię Pietrzak. Także mam nadzieję, że będzie to taka tradycja, że 3 maja będziemy tańczyć poloneza, który dla mnie, nie jestem tańcorem, jest stosunkowo łatwym tańcem i potrafię to zatańczyć. Nawet taki dyletant jak ja potrafi zatańczyć. Fantastyczne, znaczy dlatego tu jestem. Po prostu pomysł wydał mi się tak znakomity. Właśnie przed chwilą się dowiedziałem, że podobno podczas oficjalnych uroczystości grała orkiestra czeska, rozumiem, instrumenty dęte, co ma wspólnego z jednym z największych świąt polskich, pojęcia nie mam, ale widać, tak się to wymyślono. No to jest na pewno impreza polska dla Polaków, przywracająca im pamięć o największych wydarzeniach w naszej historii, których powinniśmy być dumni. Ale pan jako człowiek, który organizuje
nazwijmy to, rzeczywistość, będę reżyserem. Co pan myśli, dlaczego w ogóle przyszło do głowy tamtemu środowisku ten całe ptaszysko z czekolady i te różowe flagi? O co tu chodzi? Proszę pana, nie wiem, no, traktuję to jako już od dawna dziejący się taki festiwal odbierania nam naszej historii, naszej przeszłości, zapominania o tym, co się wydarzyło, prawda? No po prostu takie tworzenie rzeczy nowych, które mają nowy człowiek wrócić w głowie, tak, tak. Inżynieria ludzka, wie pan, całe moje życie właśnie przebiegło wśród okupantów, którzy bardzo chcieli z nas zrobić coś innego, czym jesteśmy. Niemcy jakiś tam, prawda, takich podległy sobie, takich, no, podludzi i inżynierów sowieckich, którzy chcieli, żebyśmy zapomnieli o naszej historii. Poczuli się też jakimiś takimi istotami, nie wiem, śrubkami w jakimś wielkim ogólnoświatowym mechanizmie. Myślę, że samoobroną są właśnie tego typu imprezy. Coś, co nam przywraca naszą tożsamość. Ci, którzy chcą, żebyśmy zapomnieli naszej historii, po prostu chcą nas, no, że tak powiem, stłamsić, zamienić właśnie w coś, co będzie bezwolne, co będzie bezrozumne, prawda, co będzie się poddawało woli tych inżynierów. Nie dajmy się, no, to jest impreza, która... Bronimy się polonezem. Tak, absolutnie. Sukces? Co? Sukces? No nie wiem, trzeba pytać ludzi, którzy tu byli. Wydaje mi się, że to przeszło trochę nasze oczekiwania, bo przede wszystkim deszcz padał, nie bardzo wiedzieliśmy, czy ludzie się jakoś pozbierają i wyjdą tutaj w ten mokry klimat, ale jak widać, Pan Bóg nam dopomaga. Chmury się rozstąpiły, wyszło słońce, było, wydaje mi się, sporo ludzi, chętnie tańczyli, także no, wydaje mi się, że to na pewno radość i przyjemność tego spotkania była. W kontraście do wczorajszego ptaszydła. No wczorajsze spotkanie z różowymi balonikami i z tą odłupywaną czekoladą z orła to jakaś pomyłka w ogóle, to jakaś żenująca historia. To było spotkanie z okazji Dnia Flagi, a nie było tam ani jednej polskiej flagi, tylko zrobili sobie... Jedna była przyczepiona do psa. Różową panterę sobie zrobili, taki film kiedyś był. No to coś takiego, no żenujące święto jakieś, nie wiadomo czyje i dla kogo, dla funkcjonariuszy pana Komorowskiego. Czy za rok robimy też poloneza tutaj? Nie wiem tego. Ja już obiecywałem, że zrobimy na 15 sierpnia taniec powszechny, lanca do boju, szabla w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Jest dobra rocznica. I tego się będziemy trzymać. Tak.